Hej ho, witajcie w Cify 6, Wietnam w trybie Monopoly, boski poziom trudności, lecimy dalej z kolejnymi turkami, jednak zanim to jeszcze parę rzeczy zrobimy w tej turze, mianowicie wypalę tego oto tutaj Giovanniego właśnie w tej dzielni biznesowej, bo chyba prędko kolejnej dzielni nie zrobię. Nie mam takiego miasta, gdzie to planuję robić, po prostu. Tu raczej przemysłówkę bym wolał w Kendy. Tutaj ten plac rządowy, tak mi się wydaje, będzie ważniejszy. Także tutaj go wypalimy. Od razu to zrobimy. I on sprawi to, że w banku w tym mieście będzie można, szanowni państwo, dać kiedyś wielkie dzieła. A przypominam, plan jest taki, żeby wygrać tę grę kulturowo, z tym, że pamiętajmy o jednej rzeczy, bardzo ważnej. To zwycięstwo kulturowe tak naprawdę jest zwycięstwem turystycznym, a turystykę to my dopiero będziemy zdobywać w jakichś takich sensownych ilościach w drugim etapie gry. Także nam się nie śpieszy. My mamy się zabezpieczyć naukowo, militarnie i gospodarczo. Przygotować się do tego zwycięstwa. I to oczywiście robimy, rozbudowując nasze miasta. Także na turystykę jeszcze przyjdzie pora. I plan jest aktualny. Ja chcę tę gierkę wygrać turystycznie. I powiem więcej, ja to zrobię. No to, bo tu już widzę, że to zrobię, no bo gospodarkę mam na tyle potężną, że z tymi Chinami sobie poradzimy, a potem to już albo pójdziemy do skansenu Krysi i zdobędziemy wielkie dzieła, które ona zdobywa na bieżąco, w tym te cuda świata kochane, także niech buduje, niech zdobywa, wszystko będzie nasze. O, piramidy, kurde. Także spokojnie, damy sobie radę. Jeszcze jedna rzecz, tego to trzymamy na monopol. Także niech on sobie tutaj śpi, bo jego odpalać nie będziemy. Ten szlak handlowy jakoś tak mnie nie rusza, szczególnie, bo będę mógł ich robić dużo. Mam takie możliwości po prostu. Tutaj Chińczyk idzie, jakiś taki szalony. Mamy tutaj Herka, także on walnie tę jednostkę. Osłona, katapulta, no. Śmiech. Także damy radę. Za chwilę też będą balony. Aha, jeszcze zakolejkować chciałem parę rzeczy, no bo tutaj mamy możliwość zbudowania kolejnej dzielni i myślę, że w tym wypadku to będzie właśnie, szanowni państwo, myślałem też o tej dyplomatycznej w tym mieście, ale chyba jednak w starym planie tam zrobimy, bo tam Szwedka może jakieś szlaki do nas wyśle. Kto to wie? Zobaczymy. Delegacja, ambasadę obcej cywilizacji. Nie, to w sumie też znaczenia wielkiego mieć nie będzie, ale tak czy siak, wolę chyba jednak w tamtym mieście, a w tym sobie zarezerwujemy miejsce na kulturalną, tutaj, bo tu mamy banany, tu i tu, także tutaj damy, będzie jeden. Jeszcze tajny bym gdzieś tu wcisnął, bo on też kulturę daje, pamiętajmy o tym, że ja tej kultury zdobywam wyjątkowo dużo dzięki tym tajnom. Ten daje 4, bo z dwoma dzielniami sąsiaduje, a tu jeszcze będzie można kolejną dorzucić. Ten daje 2 kultury. Ten daje 2 kultury. I tu już też kulturalna się robi, albo nawet jest. Jest. Ten daje 4 kultury. Tu jeszcze coś wciśniemy. Może tutaj kolejny tajn? Kto tam wie, można tak zrobić. Także słuchajcie, dobrze będzie. Tutaj wszystko się dodaje w Civ 6. Także jak tych miast na ciupie... A, ucieka. O. Albo nie, bo ja będę chciał, żeby on mnie błagał kiedyś o pokój. Będziemy patrzeć, ile będzie dawał. Także nie będziemy blokować tamtym znaczkiem czerwonym. Tylko cierpliwie poczekamy. No i mamy merkantylizm. To mi raczej potrzebne nie będzie. To również mi potrzebne nie będzie. Chociaż 4 złota, 1 wiary, to też jest fajne. A może jednak będzie mi potrzebne. Bo za wiarę kupuje się te zespoły rokowe, które do zwycięstwa turystycznego są potrzebne. I naturalistów się kupuje, ale to znów. Komputery lubią budować dzielnie świątynne, także jak zdobędę jakieś miasta, to tamte religijne dzielnie i wiarę będę miał. No taki jest plan. Ale najważniejsze to tutaj. Jeden do produkcji, jeden do żywności z obozów. To jest oczywiście fajne, natomiast muszę zapamiętać wreszcie po tylu godzinach gry, że merkantylizm daje mi możliwość wznoszenia tartaków na polach z lasem deszczowym, bo w kółko o tym zapominam. I mnie to denerwuje. Teraz chwila, czy ja tutaj potrzebuję czegoś zmienić?
No tak, narobiłem tych budowniczych, nakupowałem starczy chyba tego dobrego, tak. Na pewno starczy, czyli zmieniamy. To musi być nauka. Musi być nauka. Nawet nie wiem, czy tej nauki więcej tutaj nie dołożyć, bo też takie możliwości oczywiście mamy. To może być... Balony na pewno będę robił. Utrzymanie? Nie no, 91 mam. Do tego nie potrzebuję. Do walki nie potrzebuję. Saletry mam. Wungla jeszcze nie mam, muszę go obrobić. Ulepszenie jednostek. Jeszcze niczego ulepszał nie będę. Osadników na razie już nie robię. No tak, czyli tak jak mówiłem, weźmiemy sobie ten kampus, żeby nauki ciut więcej mieć. I tyle, na razie to zostawimy. To udogodnienie się przyda jak najbardziej, bo ciągle mam problemy z zadowoleniem. Tutaj niczego takiego ważnego chyba nie będzie. Albo, nie no, złota mam, także w to nie inwestujmy. Miasta sojusznika też mnie nie interesuje. Lojalność, dobra, czyli na razie to zostawiamy tak jak jest. To jest fajne jednak i to może pójdziemy jeszcze w swoim czasie. Dobrze, starczy tego dobrego, 144. Pogoniliśmy tych głupich barbów. Także spokój. Ja bym tutaj chyba ten tajny zrobił, ze względu na kulturę, bo on mi tutaj da 4, o widzicie? A jak tutaj zrobię przemysłówkę w Kendy, to będzie 6. I ten zyska też. Tylko, że to będzie trzeba ratować przed powodzią. O, to nie fajno. To nie fajno troszku. Troszku odrobinę. Dobra. Czego potrzebujemy w tym momencie? Tutaj mamy te kampusy. Korpusy, jakie kampusy. I to pójdźmy, szanowni państwo. Tytuł gubernatora też i owszem się przyda. Że ja wtedy nie potępiłem tego Chińczyka, tylko mu wojnę z zaskoczenia dałem, bo miałbym to przyspieszenie. Zrypałem. No kurde, 7 już mam. Tu są za te uniwerki. Tu bym 2 dołożył, bo mnie stać. I miałbym tę naukę. Potwierdźmy. 152, luzik. O, po 3, to nawet jakbym się uparł, bym został suzerenem. Ale to trzeba uważać. Chińczyk raczej tego nie zaatakuje, nie zdobędzie, ale to i z Rzymem się bić będziemy. Kurde, ale korci ta Hatusa, oni mają zasobu, to bym węgiel już otrzymywał. Aj, no to chyba jednego dołożę, ale nie będę jakoś strasznie o to miasto walczył. I ona w tym momencie oczywiście wypowiedziała te wojny i tak dalej, także to może być zgubne dla tego państwa miasta. Ale mam nadzieję, że nie będzie, że jakoś da radę. Czekamy na balony. Czy tu się wracamy? No dobra, tutaj się zabunkrujmy na razie. Tutaj mam jeszcze kogo? Aha, bo nie mam tego... A, i teraz w tym banku mogę zrobić to. No kurde, no o to też mi chodziło. Szansa jest wszechpotężna. I to mi tam już daje jakieś... punkty wiary, kultury i turystyki. I o to chodzi. To jest ten bank. Zwykle bank nie robi czegoś takiego, ale ten wielki człowiek sprawił, że robi. O, Indianie mi znowu śpiewają. O kurde, takie lepsze tutaj przyszło. Tutaj w ogóle będę miał rebelię za 15. Tak myślałem, czy by tego nie ulepszyć pełnym kosztem. Też w tej turze numer 1. Żeby z tym powojować. 70? O, mogę go zdzielić. Generalnie jakby tutaj Chińczyk pokusił się o jakąś inwazję, to ja nie mam zamiaru tych miast bronić. Ja je kiedyś po prostu ewentualnie odbiję. Także Chińczyk, z uwagi na to, że gramy na boskim poziomie trudności, szybko by te jednostki, te miasta rozwinął, a my sobie byśmy potem je zdobyli, no. Luzik. Tych miast to bym oczywiście bronił, bo one są ważne gospodarczo, ale te nie. Mojejku, znowu tydzień temu grałem, co ja tutaj planowałem robić? Bo ten idzie, aha, ten idzie tędy. Czyli gdzież ty chłopie miałeś iść? A, i ty miałeś iść na północ oczywiście. No tak, on miał iść tutaj. Te surowce trzeba obrobić, to na pewno jest 1, 2, 3.
No to by się przydało. 4, żelazo, konie. No to troszkę tego tutaj mamy. To obróbmy te, które mam w zasięgu moich miast. Czyli zaczniemy od tego. Będzie szedł dosyć długo, ale dojdzie. No idź tędy. I następna turka. Dobra, Anshan jest mój, tak? Tak, dobra, spoko. No i się fortyfikujmy. I robimy ten wungiel. Fantastycznie. No i to miasto zgodnie z planem tutaj. Gipsy sobie ogarniemy. Dobra. Oho, tylko że tam jest, dlatego tak szedłem naokoło. Już uciekłeś? Łap serdaku jeden ty. Ach, nie sięgnę go tam. No ale tak postraszmy typa. Postraszmy typa. Niech się boi. Niech narobi w gacie. A, bo tu jeszcze jakieś dziadostwo. Zaraz ich tu też pogonimy. O, atakuje. Czyli zginie najprawdopodobniej w tej turze. O kurre, pierdzielony, nie zginie. A, się tego spodziewałem, dlatego tak ostrożnie tutaj szedłem. Jeszcze ten mi pyrgnie. Takie łapserdaki. O, znowu wielki człowiek, ja pierdziolę. Szaleństwo jakieś, pyk. Zobaczmy, cóż tu będzie, tak. Ojejku, a kanton. No, nie, to jak kanton? Kanton to w Chinach. I to pole jest jak najbardziej okej. Okay. Tutaj też te rezerwaty by się nam przydały. Obszarów mieszkalnych mamy raptem 3, bo to słona woda nad morzem. Także spichlerz sobie zaczniemy. Pomnik damy. I tutaj też rezerwat najprawdopodobniej zrobimy. Bo on fajnie może działać. Tylko tutaj nie ma zbytnio gdzie. Tu wcisnąć go? Tych pól nie obrobię prędko. Ale woda się nie liczy do tych. Do atrakcyjności. A to takie mało atrakcyjne, chyba żeby tu, ale tutaj szare znowu pola mamy, no to troszkę bieda. Bo ta dżungla byłaby jak najbardziej okej. Okay. Tutaj niczego bym nie musiał robić i byłoby dobrze. Chyba żeby, a nie, ale to obrobię. Ryż. Nie, no to wychodzi, że tylko tu się da wcisnąć. I tak się chyba zrobi. Dobra, spokojnie, jak przyjdzie odpowiednia pora, będziemy jeszcze kombinowali. Mendelejew, a no tak, był. Nie, jego to nie. Na Albercika czekamy oczywiście. I teraz ty masz jeszcze 5 akcji, no to fantastycznie. Kurde, korpusy ma już pierdzielone. No i my tu tartaki zrobimy. Kampus dalej będzie działał tak jak działa, czyli patrzcie, z tytułu premii za sąsiedztwo ma 10 punktów nauki. I o to chodzi. To mu w tym nie przeszkodzi, a pole będzie coraz lepsze. Bo w tym momencie to daje, no, 2-4, a gołe daje 2-3. No, zawsze coś. Dobra, mamy kolejnego typa, którego rzecz jasna możemy zabić. Chyba, że będzie... kurde. Korpus to już takie lepsze. Lepsze, lepszawsze. No, niefajne. Niefajne. Nie podoba mi się to. Ale doświadczenie oczywiście moim... kochanym jednostkom wbijam. A może jednak i zabiję? Dobra, tu... No nie mówcie, że mnie to zabije. A czemu to takie wytrzymałe? No niedobrze. Nie chciałem włazić na to pole. Kurde, mordę jeża. No kurde, no pokazuje mi, że mnie zabije. Ajajaj, kirasjerzy są potężni. Ale że aż tak? No i ucieknie mi gościu, no bez jaj. Dobra, tutaj też siedźmy sobie w tym mieście. Kolejki się robią takie jak powinny. Dobra, czy ja to mogę zabić? No nie, kurde. Jakbym tutaj... W ogóle muszę to przestawić jednak.
wraz z tym generałem, z Joanną Dark, bo ten to już się powoli psuje. To znaczy, przeterminowany już jest. Prawie, że zrobimy z niego korpus jakiś fajny. Dobra, to Joasia, chodź no tutaj. Lecisz tędy, moja droga. I bombardę też weźmiemy tutaj, bo tędy będziemy atakowali. Presłap oczywiście. To jeszcze zabierzemy na prąd. I dobrze będzie. Zobaczymy. To może wcale się nie wycofać. Bo wiemy, jak Chińczyk gra. A jednak, kurde. No ale dalej tylko 11 daje, także dymaj się, chłopie. Doświadczenie zdobyłem. On co prawda też. I to mi się oczywiście nie podoba. Kolejny? O, Darwin. 500 nauki przy standardowej prędkości za każdy znajdujący się tutaj lub na sąsiednim polu cud natury. No niestety nie mam gdzie tego wykorzystać. Musiałbym gdzieś daleko zapierniczać, także pomijamy. Albercik. No dobra, też lecimy tędy. Albercik. No i wy tutaj. A was mogę nawet połączyć. Chociaż nie, przepraszam, bo ja to chciałem. No właśnie, ja już tu się chciałem ustawiać chyba. Czy jeszcze nie? Boję się tego wulkanu, kurde. Jak on mi tu wybuchnie, to będzie przecież problem. Bo bym mógł się odważyć. Ale nie, to znowu też nie bardzo. Nie, tu by się, kurde, droga mi przydała na tym polu. Tu i tu. Oj, to i inżyniera muszę zrobić. Zacznie mi te tory kolejowe moje wspaniałe trzaskać. A ja to uwielbiam. Nie, także na razie tak jak jest, jest okej jednak. Jakiś pożar. Barby. To o tych chodzi. Dobra, czekamy też na odpowiednią technologię, która da mi ostrzał z miast, które nawet murów jeszcze nie mają, ale to już niebawem się wydarzy. Także też jest spoko. No i do Chin wysyłamy, coś tam będziemy psuli, kradli. O kurde, w Pekinie nawet kampusu nie ma, ale typ. Tu ma. No ja bym mu jakieś przyspieszenie najchętniej ukradł, kurde. A tu 37% na razie. A w Chengdu? Które miasto szybciej zdobędę w razie czego? Kurde, takie góry tutaj. No to Chengdu raczej nie prędko. No to tam wyślijmy. Dobra. Może być i tak. No i uciekło tamto, kurczę, mordę jeża. Już nie wróciło. Śpi. I się nie pytaj znowu. Fortyfikuj. I się nie pytaj znowu. Dobrze. Kolejne takie fajne pole będzie. I kurde, no i nie mam jak gościa zajumać. Smuteczek. Dobra, ustawmy się tutaj. Może jeszcze wróci. Oby. O, trzeci ludek. No to pole obrobimy, to na tym zostawimy. Rybki jeszcze będą. Ale to nie wiem. Nie, dobra, czekajmy. To jest miasto przegenialne, jak ono się rozwijało. Dzięki temu małemu. On tu narobił cudów wspaniałych. No i te teraz z tymi tartakami. Tutaj jeszcze lepszy. 2,5. 2,7. No. A jeszcze te trzeba pola. To jeszcze nie mam tych geotermalnych elektrowni. Także musimy uzbroić się w cierpliwość. To pole bym chciał zgarnąć i to, bo mi tutaj żarcia potrzeba. Bungiel już zdobywam. To jest dobre. O. Tu już takie pola zgarnąłem biedne. O, to mi się troszkę nie podoba. Kiedyś to obrobię nawet całkiem fajnie. Ale tu nie mam dobrych pól też. Mógłbym pozamieniać, ale to bym komuś innemu zabrał. To też mi się nie widzi. No dobra, na razie niech tak będzie, bo tych punktów wielkich naukowców nie potrzebuję. Nauka by to była, ale to miasto ma, widzicie, 11, 17 obszarów mieszkalnych i może się pięknie rozwijać. A brakuje troszkę żarcia.
to by trzeba było ogarnąć. No tu podobnie. No tu już lepiej, kurde, bo tu już zgarnęliśmy te pole. Tu jest lepiej. No to też jest fajnie. Te mieścinki też będą ok. Z tymi rezerwatami, jak się tam zrobi, te gaje, sanktuaria, to już w ogóle będzie fajno. No i te pola też, to naprawić, to obrobić, kurcze. Dobra, idzie tam ten chłopak budowniczy. To się to ogarnie. Dobra, dalej. O, wrócił. Widzicie? I to chyba się nawet nie wyleczył, coś mi się wydaje. Na full. Wiedziałem. Geniusz. Aj, głosowanie nie lubi. Miasta państwa tego typu nie zapewniają swoich... O, cholera jasna. Dobra, my tu... Ale po utworzeniu szlaku handlowego. No dobra. Dajmy tych naukowych państw miast, bo takowe posiadamy. Gorzej, jak mnie tutaj załatwią. Nie widać, na co głosują. Dobra, co będzie, to będzie. Nagroda Nobla. Przyspieszenie badania, zwiększenie generowania zasobów w miastach z uniwersytetem. No to jest dobre. To samo się będzie robiło. Punkty przyznawane za. Generowanie, to jest źle napisane też, ale generowanie punktów wielkiego inżyniera, naukowca i kupca. No my to oczywiście robimy i to w ilościach dużych, także nawet mamy szansę wygrać tę Nagrodę Nobla. A to przejdzie na pewno, także jednym głosem tutaj zagłosujemy. I koszt produkcji lub zakupu jednostek wojskowych za pomocą wybranego typu waluty jest zwiększony o 100%. O, i to jest też fajne, to też lubimy takie rzeczy. Tylko, że oczywiście ten drugi wariant jest zmniejszony o 50% i tu dajemy produkcję, szanowni państwo, bo będziemy sobie... No tak, jak będę miał korpusy, to będziemy produkowali, także nawet dołożę jeszcze jeden. Kto tutaj jest? Sulejman. No i ma 166, zagłosuje pewnie. A tu, oż kurde, to przegłosować na nas może Indianin. To by było niefajne. No ale to też takie... Nie zabierze mi czegoś, czego nie mam. Także dobrze by było, ale... O, przeszło. Przeszło. Ta, na wiarę głosował ten. A tutaj każdy inny na to. To też każdy głosował na tak, oczywiście. I tutaj... Naukowe. Też przeszło to. Też każdy głosował. O, ale ja tych szlaków tam wysyłał. Chyba nie będę, tak czy siak. A to wygram. Mówię wam, wygram. Dobra, bombardę chciałbym rozwinąć kolejnym awansem, także zapraszamy. Dziękujemy, żeście przybyli do nas w gości. Na igrzyska. O, już. Gamoń. O, już punkty epoki za zabijanie tych korpusów. Bo ja pojedynczym jednostkom zabiłem korpus, także już punkciory wpadają. I o to chodzi. Tu mamy wzgórze, więc stąd nie strzelę dalej. Tu ewentualnie, ale nie, tu mamy wzgórze chyba. A to troszkę nie part, ale dobra, tu się ustawmy. Bo i tak dużego wyboru to ja nie mam. Dobra, czy jakieś pole zgarniemy szybciej? A takie. Górę, kurde, wolałbym... Węgiel, ryż. A gdzie tam górę? Budujemy, naprawiamy. A potem się jeszcze pomyśli. O, ktoś mi państwo miasto buchnął. I to jest ten pierwszy szlak handlowy i jego, tak, tutaj zarabiamy zasoby. Jeszcze 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak by było najlepiej. Tu też tartaki mogę zrobić. No teraz to mógłbym, kurczę, naciupać tych budowniczych jeszcze więcej i miałbym co z nimi robić. No i Hatusę. No i miałem o nią nie walczyć. I nie będę tego robił. Bo mi ich ta właściwość już potrzebna nie jest, skoro węgiel obrobiłem. Zależało mi na tych punktach. Także to mam. Dobra, niech sobie żyje spokojnie ta Hatusa.
przyjdzie kiedyś pora, że się nią zaopiekujemy. No to też by dobrze było, kurde, zajumać. A mam tu tego... Jejko, on ma trzy, kurde, te... Awanse ma trzy. Dobra, rozbijmy to. I tym tam pójdziemy. Tak sobie myślę. Zaraz, gdzie ja tu mam drogę? Aha, to tędy musiałbym iść. No dobra, mogę iść tędy. Jak najbardziej okej. Mulan, dobra. Dobra. Dalej. I te rozrywkowe. Też zaraz może będziemy kolejkować kolejne jakieś dzielnie. Kolejny punkcior. Tym razem za współczesność. Jeśli po lądowaniu wciąż oddychasz. Oj. Dwie. I fabryczka będzie pierwsza. I kupca, kurde, można robić. Ale nam to, szanowni państwo, zależy na takim balonie. No jeden na razie wystarczy. Bo mamy dwie bombardy w kupie. Także też luzik. Leć tamtędy, mój panie, mocium panie. I teraz tak, i teraz ta bombarda może śmiało się ustawić tu. Tego w takim razie ustawmy na razie tu. Dobrze. Spoko. 13 tur ten nacjonalizm. No to jest... lekko słabe. O, zbroi. O kurde, bo tu jest jeszcze taki kawał. Lądu. Indianin odkrył. To jeszcze jedna wielka wyspa. Ja pierdziule, i znowu taka na bogato, słonie. O, wioseczka, ja tam sobie popłynę. Tylko, że ten będzie mnie pyrgał, jak popłynę tędy. Ale zaryzykuję. Co się będę bał? Do odważnych świat należy, jak to się mówi, a tutaj... Gdzie możemy jakąś dzielnię zakolejkować? O, tu możemy. I zróbmy to. Tylko, że... Jezu, ten las jeszcze muszę posadzić na tym polu. O, jejko. Zapomniałem o tym. Ja tu gdzieś miałem budowniczego. I nie tego z południa. Nie, to ogarnąłem wszystko. Kurcze pieczone. No, tu się długo będzie robił pewnie. Jeszcze kupca trzeba, kurcze, zrobić. Albo kupić. A no tak, miałem kupić kupca w tym mieście. Mam 6. Tu, żeby zrobić drogi, żeby rozwinąć te miasta. I potem go ewentualnie zabiorę. A tamten nie wrócił niestety. Dobra, to kupmy tego kupca tutaj. Zakup. Okej. Jedna tura to, potem jest ta z udogodnieniami. Potem fabrykę, kurde, wypadałoby zrobić. Oj, też dzielnia z aerodromem. Tu zostawiłem miejsce na nią. Ale też musiałbym las posadzić. Ja pierdziule. No, chociaż tutaj też można by zrobić. Ja, tutaj też można by zrobić. Nawet trochę lepsza by była, by jakieś zasięgi by miało. Ale to wojna z Chinami aż tyle trwać nie będzie, żeby te zasięgi się sprawdziły. No ale to nie jest taki głupi pomysł. A w tym mieście jak najbardziej taką warto. Dobra, czyli tak, zróbmy. I tutaj też będą punkty do kultury dla Tainu. Weźmy ją, tak kliknijmy, żeby się zrobiła. Chociaż teraz mi zabrało już te punkty z tego pola. No to też to kolejkowanie nie jest aż tak dobre. Potem musi być fabryka. Tego na razie nie potrzebuję. Na gwałt. Budowniczy 3 tury. Kirasjerzy. No tutaj dużo jednostek będę tworzył. Te dwa to są miasta wojskowe. I tutaj te korpusy będę uzupełniał. Czyli to mnie będzie kosztowało. I to nie mało. Co ja będę przezbrajał? No złota mam naturę dużo, ale to jest 80 naturę. Budowniczy tutaj. No tu bym go kupił. Ojejku, nie w te. Jakbym chciał go kupić. No 470. Dobra, nie ma. Nie ma dramatu. Bo tu pewnie z 5 tur się będzie robił. To na jedno wejdę.
No, 6 nawet. Dobra, to ja go kupię. Niech ta dzielnia tam się robi. Okej, to chodź, panie budowniczy. Tu jest Liang, więc 4 akcje będzie miał. Chyba tak. Tutaj sobie zrobimy tarta. O, ten też dociera. Na posterunek. O, tak. To weźmy jeszcze jedną turę, minimum trzeba. Dróg. Oj, podwaja zyski turystyki z wielkich dzieł literackich. Możemy już to wziąć, bo to raptem jedna turka. Także niech ta turystyka już się zbiera, szanowni państwo. I tak, ogarniemy tamte pola, tamte dzielnie. Dobrze będzie. I tutaj o. Teraz się możemy bawić. Te miasta się rozwiną. I to nawet fajnie. Jak przyjdzie odpowiednia pora, oczywiście. Dobra. No, już troszkę więcej daje, widzicie? Ale i oczywiście nie godzimy się na takie haniebne warunki. O kurczę, no tego drugiego to się żem nie spodziewał. Ale nie ma tu strefy kontroli, czyli tutaj... No to już jest zapewne. Ajajajajaj. Ale strefa kontroli generalnie blokuje punkty ruchu. Ale my tutaj mamy jak wejść. Gdzie to mnie poprowadzi? Tu by trzeba było. A ile tego dziadostwa zabiją mnie. No tego to się nie spodziewałem, że aż tak czerwono tutaj będzie. Ale jednak jest. No to pole by też trzeba było obrobić. Dobra, biegnijmy tutaj. Nie ma w kogo walić. Czekamy na odpowiednie jednostki, żeby przeprowadzić atak na Presław. Także też spokojnie. Też spokojnie. Tutaj się z nimi pobawimy. No ale mogę stracić tę kawalerię. A to nie fajne. No i to jest niezłe pole. To jest niezłe pole. I tutaj też standardowo zaczniemy od spichlerza. Pomniczka. I tutaj sobie rezerwat damy, szanowni państwo, gdzieś, bo to obrobimy. To jest obrobione. To też obrobimy. A tu można by dać. To i te pola sobie zostawić takie. Co mi szkodzi? Nic mi nie szkodzi. Nawet mi się podoba. To tak czy siak będzie się dobrze dodawało. Bo się po prostu będzie dodawało. A, tylko że rezerwat... Już żem zapomniał. Taki ze mnie. Z centrum miasta nie może sąsiadować. No prze to. Czyli tu by trzeba by... Oj, zapomniałem. 150. Porypało was, ludy. Dobra, to nie śpieszy mi się. Ja zdążę to zrobić. Dobra, zdążę. Zdążę, spokojnie. Tam to kupowałem przecież. Dobrze, to lećmy dalej. Tu mamy tę linię kolejową moją ukochaną. I tu bym chciał iść. Tylko, że tu już mamy korporacje. Najpierw są korporacje, a potem monopole jakoś tak troszeczkę... z tyłka, historycznie. Chociaż no sens to ma. Zbuduj dwa banki, to ja jeszcze dwóch banków nie zbudowałem? Poważnie? Dobra, to weźmy, zróbmy to. Gdzie te banki? Do jasnej, ciasnej. Anieli, no tu na pewno nie będę robił tego banku, no bo tu już jest. Ciekawe, czy mi to gierka zaliczy. No tu mamy biznesową. No tu jest bank 6 tur. Oj. No nie narobiłem tych biznesowych zbyt dużo. No właśnie w tym problem. Czyli muszę tutaj wziąć. Kurczę pieczone. W takiej kolejności to mi fabryka te kolejne też przyspieszy. To jest 7, tak. Dobra, tak to zrób mi. To mam nadzieję, że ta gierka mi... ten bank zaliczyła i zrobi mi ten. I będzie drugi. Czyli żeby nie stracić tego przyspieszenia, to zróbmy zamiankę.
zamiankę, czyli pójdźmy, też ropę trzeba szybciutko odkryć. Ojejku, tylko że do ropy to też kawał drogi. Tego nie przyspieszę, to mam przyspieszone. Bo tu jest artyleria, która ropy wymaga. Czyli najpierw ropę. Albo po chemię lecieć i laboratoria zdobyć. Też nie jest dobry pomysł. Znaczy, to też jest dobry pomysł. Ale z uwagi na to, że prowadzimy wojnę, to ta kolejność, żeby ropę najpierw wziąć, jest lepsza. Czyli najpierw to, potem to, bo będzie przyspieszenie, a potem po ropę. I tak się możemy bawić. No drogi trzeba zrobić niestety. Czyli takie bieda. Ojejku, jakie? Aha, bo źle patrzyłem. Maj to, 6. Tu też 1-1. Dobra, zróbmy te drogi najpierw. A potem będziemy mogli myśleć o rozwoju i takich tam rzeczach. Dobra. Ten tu idzie po krowy. Wiadomo. I tutaj wszystko ogarnięte, ustawione. Jeszcze sobie zaraz w przerwie obadam, co gdzie mogę zakolejkować. Tutaj no jest szansa, że wytrzymam. Jest. I mam nadzieję, że to się uda. Tylko że tędy nie wyjdę, bo tu klify. Czyli tędy. No, ale się wkopałem. Chyba że ona mi pozwoli przepłynąć przez swoje ziemie. Zobaczymy. No. Może być taki układ. Dobrze. Także tym optymistycznym akcentem kończymy. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.